witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Ja właśnie jadę do szkoły, jest czwartek, 10 października, czyli urodziny mojej siostry Julki. Ale nie takie zwykłe urodziny, ponieważ 18. Powiem Wam, że ja nie wiem, kiedy to zleciało. No ale wszystkiego najlepszego dla Julki. Ten vlog pojawia się oczywiście z małym opóźnieniem. W sobotę jest taka mini impreza urodzinowa, więc pewnie na Insta Stories będę Wam dawała znać, co tam u nas słychać. Ja aktualnie idę do szkoły. Powiem Wam, że ten tydzień jest masakryczny. Wczoraj nawet nie miałam chwili, aby usiąść tak po prostu i sobie coś porobić. Naprawdę, to był jakiś koszmar i ogólnie przez ostatnie kilka dni codziennie mamy sprawdziany i po 3-4 kartkówki. OMG, to jest jakiś żart, ale zaraz pokażę Wam moją stylizację. Jeśli chodzi o stylizację, to mam taki wielki sweter oversize, tak się prezentuje, jest naprawdę bardzo duży. Takie spodnie, które imitują taką skórkę i dostałam wczoraj buty Kendall Kylie. Te buty wyróżniają się tym, że mają takie wycięcia, ale mnie osobiście się bardzo podobają. Są takie inne, no, także ja lecę do szkoły i widzimy się, jak przyjadę. Z okazji Julki 18 urodzin przygotowaliśmy dla niej bezę. Przyjęcie takie urodzinowe będzie w sobotę i tam będzie tort, wiadomo. No ale dzisiaj, żeby tak uczcić ten dzień, moja mama zrobiła bezę, ja ją ozdobiłam, także wspólnymi siłami tak prezentuje się bezę. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Na górze owoce, granat, borówki, maliny, figa. No już nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Powiem Wam, że beza pawlowa jest przepysznym ciastem. Można ją ozdobić na różne sposoby, owocami sezonowymi. Tutaj jest również serek mascarpone ze śmietanką. No i powiem Wam, że już nie mogę się doczekać, bo wygląda przepysznie. Właśnie przyszła do mnie niespodzianka ze stylizacji TV. I już nie mogę się doczekać, aż otworzę. Z tego co wiem, to w środku jest planer. Także otwieram i Wam pokazuję. Także tak jak myślałam, w środku znajduje się dziennik 2020. Powiem Wam, że wielkie gratulacje dla pani Karoliny. Stylizację, zobaczcie, tutaj dedykacja. Bardzo mi miło, dziennik super wykonany, przepięknie wizualnie się prezentuje. No i tutaj dodatkowo kilka rzeczy od Benefitu, korektor, kredka do brwi oraz high beam, czyli taki rozświetlacz, Julka kiedyś go miała w pędzelku, także bardzo, bardzo mi miło i oczywiście dziękuję. Jestem właśnie u Julki w pokoju, możesz się przywitać. Ale jest trochę ciemno, nie? Nie, spoko. No powiedz coś. Hej. Julka dzisiaj oficjalnie ma 18 lat, wow. Powiem Wam, że Julce naprawdę bardzo trudno coś kupić, ponieważ ona prawie wszystko ma. I żeby jeszcze trafić z prezentem, to w ogóle graniczy z cudem, żeby jej się coś spodobało. No ale postawiłam na pielęgnację, ponieważ Julka woli kosmetyki do pielęgnacji zamiast tych do makijażu. Więc postawiłam na takie naturalne. Tutaj mam na przykład tonik z firmy Fresh. Taki z różą i on jest bardzo popularny, Julka też go bardzo chciała. Tutaj mam maseczkę z Avocado Origins i do tego taki krem na dzień, jakiś taki matujący. Ja mam z tej firmy i właśnie z tej serii maseczkę i naprawdę jest bardzo fajna. I tutaj jeszcze rzecz, powiem Wam, że ja kupująca prezent w Sephorze to jest jakiś hit. Chciałam Julce kupić taką pomadkę Winky Lux, tak jak tutaj jest napisane, z kwiatkiem w środku, ale niestety tak bardzo się śpieszyłam, że wybrałam Julce arbuzową, a kwiatka żadnego w środku nie ma, także... Bela się rozpłakała, wie? Tak, bo się tak wkurzyłam, naprawdę to było takie przykre, bo ja myślałam, że jej kupiłam z takim kwiatkiem i ta mamotka mi się tak... I ona jest taka ładna, ponieważ jest taka bardzo oleista, tak jakby to powiem, i można ją nosić jako balsam, a dodatkowo daje kolor i u każdego mniej więcej inny na ustach. No i tutaj jeszcze ciasteczko. Podoba Ci się prezent? Bardzo.
Julka również dostała taką niespodziankę, czyli taki obrazek narysowany ołówkiem. Powiem wam, że ta twarz jest taka realistyczna. I to jest chyba takie jedno konkretne zdjęcie na Julki Instagramie. To jest od Ani i Adriana. Pozdrawiam. Tak, także pozdrawiamy bardzo serdecznie i zobaczcie, to jest tak śmiesznie zrobione. No i tutaj jeszcze bransoletkę dostała z Pandory. Też bardzo jej się podoba, taka minimalistyczna i podobno jakieś charmsy można dokupować sobie. Także powiem wam, że bardzo trafione prezenty, prawda? Tak. Spodziewałabyś się, że dostaniesz takie... Jeszcze od rodziców też dostałam super prezent. No, od rodziców bardziej takie personalizowane i takie bardziej osobiste. Moje ogarnięcie w dniu dzisiejszym to jest w ogóle jakiś hit, ale jest to zwykły dzień tygodnia. Julka ma nagle urodziny, no ale w niedzielę więcej się działo będzie pewnie, prawda? W sobotę. Boże, w sobotę. Dzisiaj jest czwartek. No. Także coś jeszcze powiesz na nas w temat tego, że masz 18 lat? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, nic się nie zmieniło. Mówi, że nie jest materialistką i się cieszy z tego, że ma 18 lat. I ja bym się najbardziej cieszyła, że spędzę ten czas z rodziną, że będę miała wiesz. Fajne urodziny w sobotę. Prawda? No, ale dziękuję. Kochani, ja już jestem tak, wiecie, trochę domowo. Tak, na domu. Już jest dość późno, ale... No, tak szybko ta doba leci teraz, jak jest jesień. Jest godzina chyba 17 czy 18, już jest ciemno. No, chciałabym bardzo, bardzo wszystkim podziękować, bo wiem, że są tutaj też pośród was moi widzowie, także przysyłam bardzo, bardzo duże buziaczki dla was i no jest mi bardzo, bardzo miło. Hej kochani, witajcie w piątek. Ja właśnie jadę do szkoły i to jest ostatni dzień tygodnia, takiego szkolnego. Jutro sobota, bardzo się z tego powodu cieszę, chociaż weekend zapowiada się dość pracowity, mimo tego, że jutro Julka ma swoje przyjęcie urodzinowe, to w niedzielę muszę jechać do Warszawy. Tak, ale będę was na bieżąco update'ować, co tam się dzieje u mnie. No, bo będą się działy, mam nadzieję, fajne rzeczy, ale jak na razie nie zapeszam, bo jestem do tego skłonna. Więc ja lecę do szkoły i będę się do was odzywać po przyjeździe albo w szkole. Zobaczymy. A jeśli chodzi o dzisiejszą stylizację, to mam na sobie taką bluzkę z Zary z haftami oraz spodnie ze Stradivariusa. Teraz mam akurat kapcie, no ale zaraz zmienię na inne buty. Dzisiaj taka bardziej elegancka stylizacja, ponieważ nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela rozdajemy jakieś tam prezenty. Powiem wam, że pogoda dzisiaj jest przepiękna i kojarzy mi się totalnie z wiosną. Także lecę do szkoły z pozytywną energią. No, przepiękny dzień. Hej kochani, witamy was. Stale też kolejne jak zwykle. Zobaczcie, co ze sobą mamy. Dzisiaj dajemy kwiaty na dzień nauczyciela. Tak, jest piątek, a my dopiero dajemy kwiaty. Już dajemy kwiaty. Dlatego, że po prostu poszło do niedomówienie i w poniedziałek się tam jakby nie widzimy. Znaczy, widzimy się, ale dopiero teraz się dowiedziałyśmy. Także także dajemy z innymi osobami. Co chcesz powiedzieć? Piątek. Powiem wam, że te tygodnie tak szybko lecą. Ostatnio też w piątek nagrywałyśmy. No, pamiętasz, tutaj mówiłyśmy, że idziemy na kolejny. A to już kolejny tydzień, co no. Bardzo się cieszymy. No szczęście. Your feelings every time. There's no point in trying to hide. So go ahead, give me a sign. 'Cause we won't know if we don't cross the line. Dzisiaj po powrocie do domu zrobiłam takie pancake, takie placki z mąki gryczanej oraz orkiszowej i na górę dodałam jabłka takie smażone z przyprawą, cynamonem. Wyszły naprawdę bardzo, bardzo dobre i powiem wam, że już zaczynam robić takie jakieś jesienne posiłki. Bardzo lubię również jesienną owsiankę i mam również herbatę. Witajcie kochani w sobotę, za dużo się wczoraj do was nie odzywałam. Powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego,
ale tak naprawdę nic szczególnego się nie działo i mogłabym powiedzieć, że odpoczywałam po całym tym wielkim i ciężkim tygodniu. Wielkim? Bardziej długim. Tak jak wam wcześniej wspominałam, dzisiaj tak bardziej obchodzimy Julki urodziny z rodziną, tak jak Julka chciała, także o 17 już jedziemy. Już, a może dopiero o 17. Aktualnie jest godzina 10, także mam jeszcze sporo czasu, ale wiadomo jak to jest, tutaj się mówi, że jest sporo czasu, a później wszystko na szybko trzeba robić. Także, przychodzę do was, ponieważ będę nakładać krem na twarz. Wow, powiem wam. I muszę wam powiedzieć bardzo złą wiadomość. Mój ukochany tonik różany, który ja kupowałam w czerwcu i powiem wam, że on w przeciągu wakacji tak się rozsławił, że jego prawie nigdzie nie ma. Ja nie wiem dlaczego, ja akurat go kupiłam w czerwcu. Jakiego kupowałam, to jego było mnóstwo na półkach, a później nagle tak wchodzę na te strony i chcę go znowu kupić, bo on jest po prostu świetny. On jest naprawdę świetny. Nie tylko jeśli chodzi o zapach, ale w ogóle o działanie. No i nigdzie go nie ma. Już resztki niestety, ale uwielbiam ten zapach. Uwielbiam ten zapach, nie myślałam, że ten to nie będzie tak dobry. U góry mam spięte włosy, ponieważ przed chwilą je umyłam. I jeszcze trochę sobie schnął. Jeszcze muszę coś na nie nałożyć, aby były takie bardziej gładkie, bo teraz są takie, wiecie, napuszone trochę. I nakładam krem na twarz. Niezmiennie ten, który już wiele razy był na vlogach. Także nakładam sobie na twarz i powiem wam, że nie ma jakichś szczególnych planów. Muszę zrobić jedno zdjęcie. Muszę też jedną rzecz przygotować, ale to później będzie na Instagramie. Wiecie, ja nie wszystko robię tak na bieżąco i często to, co widzicie na Instagramie czy coś, to było po prostu wcześniej nagrane i po prostu wam stawiam z jakimś tam opóźnieniem. Powiem wam, że mam pustkę, jakie włosy zrobić. Albo karbowane, albo kręcone. Nie chcę ich za bardzo spinać, ponieważ jakoś wolę siebie w rozpuszczonych. Sukienkę wam pokażę, ale pewnie już ją widzieliście. Raz w niej byłam. Tak, tylko raz w życiu byłam w tej sukience. Rok temu. I wtedy też zrobiłam zdjęcie na Instagrama w niej i było mega dużo komentarzy, że ta sukienka jest przepiękna. Okej, kochani, już jestem gotowa. Zaraz pokażę wam moją stylizację. Mnie osobiście ta sukienka się bardzo podoba. Uwielbiam tiule i naprawdę bardzo rzadko chodzę tak ubrana, bo mało z takich okazji. No ale dzisiaj stwierdziłam, że ją założę. No, także będę wam się starała coś tam nagrywać, ale też wiadomo, to jest czas spędzony z rodziną, wyjątkowa okazja, więc nie będę ciągle też chodzić z aparatem. Także tak prezentuje się moja stylizacja. U góry mam taką opaskę z perełkami. No i tutaj sukienka, taka długa, z tiulem. Dodatkowo mam jeszcze małą torebkę z Kenzo. No i lecimy! Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że ten dzień, to popołudnie będzie udane. Meet me after, we could be together. Hold on to this, I know it's not forever. Meet me with laughter. Live forever after, only we can stand it our way. And I can't stop thinking of you. No, I can't stop thinking of you. Hej kochani, zobaczcie, za nami są balony 18. Powiem wam, że sala wygląda przepięknie. Najśmieszniejsze jest to, że Mela nagrywa relacje z moich urodzin, ale dobra, okej, łapka w górę. Witajcie kochani, ja już leżę w łóżku. Powiem wam, że naprawdę bardzo udane przyjęcie urodzinowe i na pewno
na długo pozostanie w mojej głowie i fajne wspomnienie, naprawdę. Ale tutaj się już nie rozgaduję, wpadajcie również na Instagrama, tam pojawiły się zdjęcia, na Insta Stories coś tam relacjonowałam, także tak, ja już chciałabym się z wami pożegnać w dzisiejszym vlogu, oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję za poświęcony na oglądanie czas, buziaki!